co my tu właściwie przychodzimy? No, naszym głównym celem to jest dobra zabawa, no i spotkanie się z przyjaciółmi. Dokładniej tak, przede wszystkim. My, wiecie, no przychodzimy po to, żeby zrobić coś takiego fajnego, nie pokazać ludziom, że no, niezależnie co nam dadzą do zagrania, to my to zagramy i będzie fajnie. Co innego niż zwykła sztuka, no, że nie ma dla nas przeszkód. W sumie to dla nas też nowe doświadczenie, także... Eksperyment. No zabawa. Możemy też przełożyć Norwida na współczesny język, prawda? Pokazać, że pomimo tego, że jest no, poetą dosyć trudnym, przez wielu niezrozumianym, to przeze jednak mnie. Można... na przykład przez pole jest niezrozumiany. To można naprawdę znaleźć w nim takie prawdy życiowe. W momencie, kiedy powstaje scenariusz przedstawienia, każda z tych osób może wybrać sobie swój dowolny tekst do gry. Tak jak jej się podoba, tak jak go czuje. Wow! Bogu, że gruj jest dniem człowieka, prawda siarzem wychodzi czeka. Bogu, że gruj jest dniem człowieka, prawda siarzem wychodzi czeka. My właśnie realizujący ten spektakl widzimy, jak ci młodzi ludzie się niesamowicie zmieniają pod wpływem tego, co tu przeżywają w zetknięciu z tekstami norwidowskimi, które przecież są bardzo trudne. Błądziliśmy umyślnie i bezbłędnie. Róża i ja. Cieszy nas to, że młodzież chce tu do nas przychodzić i że te nasze ambicje robienia teatru norwidowskiego, który przecież bardzo rzadko gości na deskach profesjonalnych teatrów, że te nasze ambicje oni uznają i nam pomagają je realizować. A wiatr od Azji poświstując szczeka. Historia żyje. Nasz Maruszek spisał się przyzwoicie, myślę, że zajęliśmy dobre miejsce. Na koniec małe problemy z silnikiem, ale dojechaliśmy. Za wcześnie zacząłem zwalniać, okazało się, że metę mamy 20 metrów dalej. To było takie jechanie jak na zakupy. Wyśmienita zabawa, polecam wszystkim, którzy mają odrobinę benzyny we krwi. Auta wam rozumiem nie szkoda. Szkoda, ale nie mówimy o tym na głos, cicho. Zdrowa, czysta rywalizacja, fair play, naprawdę super zabawa. Znajdujemy się w wieży czołgu. W tej części wieży była amunicja. Tutaj był karabin maszynowy, który z tego co wiem obsługiwał dowódca czołgu. To jest wieżyczka dowódcy. Tutaj mieści się stanowisko celowniczego.
Armata 122 mm. Z tamtej strony stanowisko ładowniczego. Trzech ludzi w wieży plus kierowca obłożony paliwem. Czołg waży ponad 40 ton. Grubość pancerza, przednie płyty około 20 cm, tylne 8-10 cm. Prace konserwatorskie czołgu przede wszystkim polegały na wymianie błotników. Stare były kompletnie skorodowane. Kolejnymi etapami to było właśnie otwarcie włazów i czyszczenie w środku. Następne etapy konserwacji to piaskowanie i malowanie czołgu.